GP24 Basket po meczu Trefla Sopot z Energą Czarnymi Słupsk. Paweł Okomski. Rafał Szymański. Witamy Państwa. Energa Czarni zdecydowanie przegrała w dosyć kompromitujący sposób w Sopocie z Treflem. Wynik troszeczkę zamazuje obraz. Może stąd nie dziwne, że tuż po zakończeniu spotkania jeden z fanów Energii Czarnych podszedł do nas i poprosił, żebyśmy w naszym magazynie po prostu zrobili minutę ciszy, a później zakończyli w związku z tym, że Czarni tak słabo grali. No pewnie tak nie zrobimy, bo chcemy jednak oddać to, co Słupszczanie zagrali. Tak, no, musimy porozmawiać o tym spotkaniu, no bo tak jak powiedziałeś, to była kompromitacja, a na tą kompromitację złożyło się wiele czynników. Ja się przede wszystkim zastanawiam, gdzie jest defensywa słupskiej drużyny. No, Andrzej Ulep zawsze słynął z tego, że jego zespoły są znane z bardzo dobrej obrony, a tego nie ma. Tref dzisiaj robił co chciał z defensywą Energii Czarnych Słupsk. Okej, oni trafiali praktycznie wszystkie rzuty, ale ktoś im na to pozwalał, oni często wychodzili na wolne pozycje i tak naprawdę znaczy Czarni w ogóle nie istnieli ani pod jedną stroną kosza, ani pod drugą. Paradoksalnie Czarni zrobili dobry początek, dobre wrażenie przynajmniej do tej gry, bo zaczęli dobrze spotkanie. Prowadzili 7-1, 8-3, później Dariusz Maskoliunas poprosił o czas, szkoleniowiec Trefla Sopot i zobaczyliśmy zupełnie inny Tref, grający bardzo szybko, bardzo agresywnie, bardzo dobrze w defensywie i właśnie wtedy zaczęło brakować to, o czym teraz mówisz, tej defensywy. Tak się zastanawiam właśnie, jak to jest z tą defensywą, bo wiadomo, że defensywy no, nie można do końca wytrenować, tak? To musi, trzeba oddawać serce w obronie, trzeba oddawać charakter. I nagle Czarnym tego brakuje, czyli co? Coś się w tym zespole psuje tak naprawdę? Próbowaliśmy się dowiedzieć o tym od Michała Nowakowskiego, jednego z zawodników Energii Czarnych. Posłuchajcie, co nam powiedział. Zagraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo źle i nie ma tutaj żadnych obymówek. Zagraliśmy po prostu słabo. Też czuję się za to bardzo odpowiedzialny, no ponieważ wiem, że drużyna też na mnie liczy, liczą na to, że będę dobrze grał. Niestety ostatnio mi to nie wychodzi, ale naprawdę zrobię wszystko, żeby do tego wrócić. To dobra, to z czego to się bierze? Za dużo macie treningów silnych? Nie. Teraz było więcej dowolnego niż o treningów. To znaczy, byliśmy na ten mecz fizycznie przygotowani, ponieważ było tam kilka dni wolnego, żeśmy wypoczęli na porządnie, były chęci. Była siła, ale nie wiem naprawdę co się stało. Będziemy musieli to przemyśleć, tak jak trener to powiedział na konferencji prasowej prawdopodobnie. Wrócić na halę Gryfie i trenować. Czyli okazuje się, że no jednak zespół jest zespołem i wszystko funkcjonuje tak jak funkcjonuje, więc zadam tak paradoksalne pytanie trenera Kazimierza Górskiego, tak? Więc jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Paweł. No to jest bardzo dobre pytanie i na które ja niestety nie znam odpowiedzi. Ale się tylko zastanawiam, jak to jest, bo skoro wiadomo, że Czarnych nie stać na super zawodników, a mają podobno najlepszego trenera w tej lidze i oni skoro nie są jakimiś super, nie wiem, koszykarzami, to ja w takim razie rozumiem, że trener pomoże im, a właściwie ustawi ich w defensywie, która będzie szczelna. Tego nie ma, ja tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że tak jak już mówi, podkreślam to wielokrotnie, temu zespołowi ma pomagać Andrzej Urlep. Pytałeś Andrzeja Urlepa o to na konferencji, on przyznaje się, że popełnia błędy, że to nie jest tak, że tylko zawodnicy są do kitu, czy po prostu nie realizują założeń. Natomiast no, ja się pytam, gdzie jest ten Andrzej Urlep z początku sezonu, kiedy fantastycznie rzutował, kiedy po czasach pomagał temu zespołowi, kiedy no, to był zespół Andrzeja Urlepa. Dzisiaj to są panowie grający w koszykówkę, właściwie próbujący grać w czarnych strojach na hali stulecia w Sopocie. Ewidentnie wygląda to jakby na zmęczenie materiału. Tylko czy wygląda to na przemęczenie materiału i to będzie potrzeba odczekać i będzie dobrze, czy już na tak jakieś dobitne zużycie, to cały czas możemy sobie postawić ten znak zapytania. Zauważ, że w ogóle nic nie zmienia się w sprawie, kiedy przeciwnik odrabia straty, wychodzi na prowadzenie i znowu jest dramat, tak? Znowu jesteśmy uzależnieni od akcji jeden na jednego Rockiego Trice'a i to się nic nie zmienia. I ja tutaj apeluję, no, panie Andrzeju, no, niech pan coś zrobi, no bo to no, my możemy się mądrzyć, zadawać pytania, ale to pan jest najmądrzejszą osobą, jeśli chodzi o koszykówkę w Słupsku, no i no, niech pan coś zrobi. No. Czyli co, trenerze, jak żyć z tym zespołem i z tym składem Energii Czarnych Słupsk, ja można też, by tak powiedzieć? Ja też mogę się tutaj uderzyć w pierś, bo nie wiem, parę tygodni temu czy parę miesięcy temu apelowałem o to, żeby Michałowi Nowakowskiemu przedłużyć kontrakt. Okej, pośpieszyłem się,
Michał to jest fajny, sympatyczny, drogi, inteligentny. Widzę, że czarni dzisiaj tutaj posypywali głowę popiołem, ty też. Nie, no tak, no to, kiedy, ja się umiem przyznać do błędu, nie mam z tym żadnego problemu. I Michał to jest fajny, inteligentny gość, on to doskonale zrozumie. Na dzień dzisiejszy gra słabo, on to sobie zdaje z tego sprawy, nie nosi, nie wiem, głowy w chmurach i nie widzi rzeczywistości. Ale faktycznie, no Michał Nowakowski dzisiaj ścianie zawodnika i... No i dobra. Nie wiem, czy będą przedłużyć na przyszłość. To poczekaj, to tak. Ustaliliśmy, że w defensywie czarni słabo zagrali, z tego się bierze to, co powinno się dalej robić, czyli dobry atak, czyli to nie zaistniało. Andrzej Urlep znowu nie natknął tego zespołu do tego, żeby lepiej pracował, chociaż na treningach wylewali siódme poty. Słabo zagrał Michał Nowakowski, no ale wiadomo, że to nie przez Michała Nowakowskiego czarni przegrali to spotkanie. I teraz to musimy właśnie, jeżeli zaczęliśmy już od Michała Nowakowskiego, musimy dojść do jakby indywidualnych ocen niektórych graczy, a musimy zacząć od Marcina Dutkiewicza i może nie oceny, tylko kontuzji. Tak? To najbardziej chyba bolesne, co czarnych dotknęło oprócz wyniku w tym spotkaniu. Powiedz ty. Skręcone kolano. Tak usłyszałem, jak Marcin Dutkiewicz mówił do któregoś zawodnika po wyjściu szatni, że podobno Mantas Cesnamskis napisał mu SMS-a, że no jak zobaczył ten uraz, to omal co nie... No nie wymiotował. Zrobiło mu się słabo. Zrobiło mu się słabo. Podobno w telewizji wyglądało to dramatycznie, o tym też mówił Arkadiusz Miłoszewski, komentator Polsatu Sport. No podobno wstępna taka diagnoza jest to 2-3 tygodnie przerwy. Tak? No, na szczęście jest ten mecz gwiazd, więc można coś tam popróbować, nie ma spotkań. Bo tuż po meczu spróbowaliśmy złapać Marcina Dutkiewicza i on nam też powiedział, jak z jego strony to wygląda, co on przewiduje, bo rzeczywiście diagnozy wstępnie nie można przeprowadzić, ale posłuchajcie Marcina. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo po raz pierwszy taką kontuzję mam. W chwili obecnej jest 3 razy bardziej spuchnięte niż normalne kolano i to taka akcja praktycznie znikąd, bo poprosiłem wcześniej trenera Urlepa kilka sekund wcześniej o zmianę, bo już czułem zmęczenie. Widziałem Jarka Mokrosa, który szedł do stolika, prosząc o zmianę i w tym momencie tam Majstrowicz był przy mnie. Nie pamiętam, chyba chciałem piwot zrobić do środka i noga została, a słyszałem tylko, że kolano poleciało i taki olbrzymi ból, gdzie poczułem w środku jakieś chrupnięcie, jakieś naciągnięcie. Boli mnie teraz z każdej strony, w każdym miejscu, więc szczęście, że jakoś mogę dokuśtykać, a mam mieć przeprowadzone badanie rezonansu z tym, że to jest w momencie, kiedy opuchlizna zejdzie. A kiedy zejdzie, nie wiadomo, na razie... Nie było żadnego uderzenia. Nie. Źle stanąłem, noga poleciała po prostu. Nie było żadnego kontaktu, niczego takiego. Taka akcja znikąd po prostu. Naciągnięcie? Zwichnięcie? O Jezu, byłoby super. Byłoby super. Miły tutaj, który miał też Arek Miłoszewski styczność z takimi kontuzjami, powiedział, że na 99% zerwałem krzyżowy. A tyle Marcin Dutkiewicz. Mamy nadzieję, że to nie jest zerwanie więzadeł krzyżowych, bo jeżeli tak będzie, tak jak Marcin podejrzewa, no to rzeczywiście ma z głowy on co najmniej pół sezonu, a my co najmniej taką ważną cząstkę słupskiego zespołu. Ja powiem w ten sposób. Jakbym miał kategoryzować kontuzję, powiedzmy, Marcina Dutkiewicza, a teoretycznie najlepszego zawodnika Energii Challenge, czyli Rockiego Trice'a, to ja dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że większą stratą jest kontuzja Marcina Dutkiewicza. Dlaczego? No bo jest Polakiem. Mamy ten nieszczęsny przepis o dwóch Polakach na parkiecie i to dzisiaj było widać w spotkaniu, że Andrzej Urlep miał do dyspozycji tylko Jarosława Mokrosa, Tomasza Śniega i Michała Nowakowskiego, a z Mateuszem Jarmakowiczem też podobno nie jest zbyt dobrze. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy, które są niepokojące w słupskim zespole. Derek Zimmermann zagrał, powiedzmy sobie, niezły mecz z Asseco, tak na wejście, jakby chciał się przedstawić. Dzień dobry, jestem Derek Zimmermann, ale później wszystko, co następowało, to już było gorzej, aż przyszło dzisiejsze spotkanie. No, usprawiedliwiał go Andrzej Urlep na pomeczowej konferencji prasowej w ten sposób, że źle wszedł mecz, ale w drugiej połowie wyglądało to całkiem przyzwoicie. I tu brakowało jakby naszego kolejnego pytania do trenera, że w drugiej połowie to Tref Sopot już się nie musiał tak starać jak w pierwszej. I dokładnie, tak naprawdę ten wynik jest złudny i tam chyba nawet 15 punktów straty, czy to w okolicach 13, nie pamiętam, mogę się mylić. Ale no, to było złudne, tak? Tref Sopot się rozluźnił, już chciał... Może nie padło to dzisiaj, ale chyba w rozmowie z Michałem Nowakowskim mówiliśmy, że ten wynik końcowy nawet zaciemnia obraz spotkania. To zdecydowanie, to wszyscy jakby wiemy, że w Sopocie można się dobrze zabawić na różne sposoby. Natomiast no to dzisiaj była masakra to, co zrobił Tref Sopot. Naprawdę na przestrzeni 40 minut, no bo czarnie nie istnieli, ale no skoczyliśmy trochę od tego Zimmermana. No,
podobno takiego zawodnika my potrzebowaliśmy. No, ja nie wiem, na czym w takim razie to... Potrzebowanie nasze polega. No tak, no tak było to argumentowane. Nie, to jest ten zawodnik, którego my potrzebowaliśmy. No. A co on daje? Co dzisiaj daje parę fajnych penetracji, trochę rozciąga grę. Zdobył tam parę punktów przy tej obronie trefla, która już nie grała na pełnych obrotach. Ja powiem tak, dajmy mu czas. Nie trenował, nie, dopiero od kilku tygodni jakby jest znowu w reżimie treningowym. Jest doświadczony, więc nie potrzebuje, nie wiem, wsparcia mentalnego Andrzeja Ulepa, czyli no, ja na niego jeszcze go nie skreślam. Tak. A ja mam coraz większe wątpliwości, bo nawet jeżeli on by mógł mieć dostać czas, a tymczasem uciekają kolejne mecze i kolejne punkty ligowe, za chwileczkę w szóstkach już nie będziemy grać co tydzień, więc tych treningów będzie już zdecydowanie mniej, to mimo wszystko, jak on wejdzie na parkiet na 2-3 minuty, to też stać go na jedno, dwa dobre zagrania, tak? Którymi jakby może nie oświeci wszystkich, bo to nie jest zawodnik z takiej półki, żeby zaraz oświecał, ale żeby dał jakąś solidną zmianę, dał jakiś fragment, jakąś jakość NRZ Czarnym, tego na razie nie widzę. Dobra, kończymy z Zimmermanem. To ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć mały plusik, bo jakieś tam w tym spotkaniu były. Jarosław Mokros za walkę. Zdecydowanie. Znaczy może tak, przy Jarku przy Mokrosie zawsze możemy za walkę, bo on się nie ma co ukrywać, że w każdym meczu się stara, ale dzisiaj ta walka była jakby szczególnie charakterystyczna, tak? Charakterna, nadawała jakiś ton zespołowi. To plusik i Jordan Hals, może za dużo tych rzutów, no ale no co robić przy stracie 20 paru punktów, no jak nie tylko rzucać. Ale to też widziałem, że jakby Derek Zimmerman się uparł, że grać taką zagrywkę, że tak, ja nie wiem co zrobię, to podaję do Halsa i niech on sobie wymyśla, i Hals też był zmęczony tymi podaniami. Zimmerman uciekał, a Hals rzucał, no nie trafiał, ale musiał robić, bo pozostali zawodnicy no byli dobra, przez dobrą obronę. To kto jest za to odpowiedzialny? Globalnie? Nie. Globalnie to pewnie szkoleniowiec, tak? Który raz, że musi Zimmermana nauczyć dobrze grać, dwa, Zimmerman musi wiedzieć, a więc od trenera, że nie ma jednej zagrywki w tym zespole. Trzy, to też myślę o jego... To też pokazuje jego myślenie meczowe, tak? Przegląd sytuacji, to co, czym kibice zawsze lubią mówić, takie pojęcie przegląd pola. Taki rozgrywający, jak utarł się wśród kozłów, taki pass first, tak? że pierwsze co myśli to tylko o podaniu, tak? A tego nie ma. No właśnie, i tutaj wracamy znowu do początku nie tego, co fajnie rozmawialiśmy. Było, bo na chwilę obecną w ataku energii czarnych, trochę w obronie też, jest jeden wielki chaos. Dajmy Tomaszowi Śniegowi, że on stara się i potrafi zorganizować to. A Tomasz Śnieg, moim zdaniem, to od kilku spotkań jest gra na swoim poziomie. Więc jakbyśmy zaczęli mówić, że chaos, to Tomek mógłby tam z ostatniej ławki podnieść palce i powiedzieć, Tomek, zaraz, jeszcze Tomek, ja tu jestem. Tomek też się nie obrazi. No, Tomek nie będzie zawodnikiem, który przesądzi o wyniku spotkania, tym bardziej w takim rywalem jak Terfon. No i niestety, dochodzimy tu, że mamy coraz więcej znaków zapytania, a mało odpowiedzi na to i tak, możemy sobie powiedzieć? Ja bym powiedział tylko tyle, że wbrew pozorom dobrze, że my przegraliśmy to spotkanie, bo gdybyśmy wygrali, to znowu moglibyśmy mieć zamazany obraz energii Czarnych Słupsk, a może nawet nie my, a szkoleniowcy, którzy mogliby sobie pomyśleć, o, już jest fajnie, wracamy na dobre tory. A tak, jakbyśmy wygrali, to może ten zespół nabierałby jakiegoś stylu po tych... Po treningach z Andrzejem Urlepem nabierał jakiejś takiej wartości, którą oczekiwaliśmy. Mamy w tym sezonie? Nie mamy żadnego. Wiesz co, gdybym nie widział meczów czarnych na turnieju w Zgorzelcu na początku sezonu, kiedy widziałem twardą obronę, bardzo takie rytmiczne, fajne granie, charakterne, zrotacyjne, to mówił, że nie mamy stylu. Ale cały czas oglądając takie mecze jak z Polfarą w Starogardzie Gdańskim, jak z Turowem w Słupsku, jak tutaj z Treflem w Sopocie, nawet jak z Rosą w Radomiu, to cały czas się zastanawiam, gdzie się pogubił tamten zespół, który był. No przecież jeżeli on udowodnił, że potrafi grać, no to niech wróci do tego, tak? Okazuje się, że największym problemem jest powrót do tego typu grania. Chyba, że te kilka spotkań to był przypadek. No właśnie. Będziemy czekać jednak do kolejnych spotkań. Dwa tygodnie przerwy na mecz Gwiazd w Pardubicach. Rocky Trice jedzie tam jako przedstawiciel Energii Czarnych Słupsk. Później spotkanie z Anwilem i dwa mecze w Słupsku za Zasem Koszalin i ze Stabil Jezioro Tarnobrzeg. To wszystko z Sopotu. Paweł Okomski. Rafał Szymański. Dziękujemy.